Dobrze. Myślę, że możemy już zaczynać. Dzień dobry wszystkim. Nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości osób. Miło nam bardzo. Nazywam się Paweł Jaranowski i chciałbym Państwa przywitać na pierwszym webinarze prowadzonym przez IDIADA Polska. Zmiany w przepisach homologacyjnych. Jak niektórzy z Państwa wiedzą, właśnie dzisiaj miała odbywać się nasza konferencja homologacyjna. Bardzo na nią czekaliśmy, ale no, koronawirus pokrzyżował nam te plany. Nie mogliśmy jednak zostawić Państwa bez wiedzy o najważniejszych zmianach homologacyjnych, jakie chodzą m.in. w tym roku. Na dzisiejszym webinarze poruszymy kwestie związane z nową homologacją całopojazdową i nowym pakietem General Safety Regulations. Zajmiemy się również emisją spalin, która od pewnego czasu jest w czołówce tematów motoryzacyjnych. Pod względem homologacji potrafi być też tematem trudnym do ugryzienia, twardym, przepraszam. Opowiemy również o najnowszych zmianach w przepisach dotyczących stricte autobusów oraz przedstawimy Państwu kwestię bezpieczeństwa funkcjonalnego w motoryzacji i jego odniesienia do homologacji. Omawiane dzisiaj tematy zostawię ekspertom. Są nimi Tomasz Wojciechowski, nasz kierownik działu homologacji. On sprawuje pieczę nad całym naszym homologacyjnym zespołem. Zapewnia, że wszystkie badania przebiegają prawidłowo. Tomek będzie dzisiaj poruszał kwestie zmian homologacyjnych, regulaminu 2018/858 oraz nowego GSR. Następnie Kamil Przewoski, szef szefów polskiego oddziału IDIADY. W dużej mierze dzięki niemu mamy co robić jako zespół homologacyjny. Zawsze gotowy do podzielania się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Kamil opowie o emisjach i bezpieczeństwie funkcjonalnym. I Mateusz Kubiec. Mateusz jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników w naszym zespole. Znajdzie rozwiązanie najtrudniejszych problemów homologacyjnych. Mateusz przedstawi zmiany w regulaminie 107. I tak, w trakcie webinaru zachęcamy Państwa do korzystania z panelu Q&A, tutaj w tych przyciskach na dole. Jak zadadzą Państwo te pytania, to ja na przykład będę starał się odpowiadać na nie w trakcie, lub jeżeli będą jakieś trudniejsze, to odpowiemy na te, które zostaną do odpowiedzenia po prezentacjach wszystkich. I pierwszą prezentację będzie prowadził Tomek. Tomku, oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu najważniejsze zmiany i nowości w przepisach homologacyjnych, jakie miały miejsce od czasu nowej ostatniej konferencji homologacyjnej, czyli od 2018 roku. Na początku tradycyjnie zacznę od omówienia ważności istniejących regulaminów. Następnie opowiem w dużym skrócie o nowym GSR, General Safety Regulation, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, czystości i mobilności na drogach Unii Europejskiej. Obecnie dyrektywa 2007/46 jest dyrektywą ramową w sprawie homologacji typu pojazdów kategorii M, N oraz O, ale od 1 września tego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie. Celem nowego rozporządzenia jest wprowadzenie nowych systemów badań, aby pojazdy pozostały w granicach limitów emisyjnych przez cały okres ich użytkowania oraz precyzuje obowiązki krajowych organów udzielających homologacji, jednostek technicznych, organów nadzoru rynku, aby uczynić je bardziej niezależnymi i zapobiec konfliktom interesów. Na koniec powiemy sobie w skrócie o zmianach w rozporządzeniu 1230/2012 dotyczącego dopuszczalnych mas i wymiarów. Aby zwrócić Państwa uwagę, kolorem czerwonym oznaczałem daty, które są najbliższe dotyczące regulaminów i zmian w przepisach, które miały ostatnio miejsce. Ale zacznijmy od początku, czyli od regulaminu 51, który mówi o dopuszczalnym hałasie pojazdów silnikowych. Trzecia seria poprawek jest znana już od dawna, natomiast proszę pamiętać, że trzecia seria poprawek tego regulaminu wprowadziła trzy fazy oznaczające trzy różne limity hałasów. Pojazdy, które były homologowane jakiś czas temu według fazy pierwszej, można rejestrować do czerwca 2022 roku. Natomiast od lipca 2022 roku wszystkie nowe pojazdy silnikowe będą musiały spełnić już niższy poziom wymagań hałasu, czyli fazę numer 2. Regulamin 58 i trzecia seria poprawek
to też nic nowego. Trzecia seria poprawek to nowa metodyka badań zderzaków oraz znacznie większe siły. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że pojazdy, które cały czas jeszcze posiadają homologację według drugiej serii poprawek, będzie można rejestrować tylko do września przyszłego roku. Oznacza to, że producenci mają nieco ponad rok, aby dostosować swoje pojazdy do tego nowego wymagania, a z doświadczenia wiemy, że nie jest to proste. Należy te zderzaki przekonstruować, aby były w stanie wytrzymać większe siły. Pierwsze badania, jakie żeśmy robili, wykazywały, że niestety trzeba było te konstrukcje wzmacniać. Badania były negatywne, trzeba było powtarzać. Także mogłoby się wydawać, że rok to jest dużo czasu, ale proszę mi wierzyć, jak ktoś będzie czekał na ostatnią chwilę, to może nie zdążyć z nową homologacją według trzeciej serii poprawek. Następnie mamy regulamin 79 dotyczący układów kierowniczych i trzecia seria poprawek. Wprowadza ona wymagania dotyczące funkcji automatycznego sterowania, lecz tylko dla pojazdów, które są w nie wyposażone. Jeżeli takie pojazdy z tą funkcją mają homologację według pierwszej lub drugiej serii poprawek, to będzie można je rejestrować do kwietnia 2021 roku. Te pojazdy, które tej funkcji nie mają, nie tracą ważności, czyli można je rejestrować nawet po tej dacie. Następnie mamy regulamin 107 dotyczący autobusów i autokarów. Siódma seria poprawek to obowiązek montażu systemu gaśniczego dla klasy pierwszej oraz drugiej. Dla nowych typów regulamin 107.07 będzie obowiązkowy już od września tego roku. Natomiast pojazdy klasy pierwszej i drugiej można rejestrować według szóstej serii poprawek tylko do września przyszłego roku. Jeżeli chodzi o ważność regulaminu 107 oraz wszystkich pozostałych klas, to jest to wrzesień 2022 roku. Natomiast pod warunkiem, że nie dotyczą ich zmiany, które zostały wprowadzone przez ósmą serię poprawek. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w ósmej serii poprawek, o tym temacie powie szerzej kolega Mateusz w swojej prezentacji. Regulamin 118 to wymagania dotyczące palności. Trzecia seria poprawek wprowadza wymagania co do palności przewodów elektrycznych. I proszę zwrócić uwagę, że pojazdy, które były homologowane według pierwszej serii poprawek, można rejestrować tylko do lipca przyszłego roku, według drugiej do września 2021 roku. Następnie mamy regulamin 138, AWAS. Jest to regulamin, który wprowadza obowiązek wyposażania pojazdów elektrycznych w system akustyczny informujący o zbliżającym się pojeździe. Pojazdy, które były wcześniej homologowane, bez tego systemu można rejestrować do lipca 2021 roku. Ale podkreślam, mowa jest tylko o pojazdach elektrycznych bez tego systemu. Następnie mamy regulamin 14 dotyczący kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Dziewiąta seria poprawek wyjaśnia, że w pojazdach kategorii M1 i N1 może być tylko jedno miejsce centralne z tyłu. Pojazdy tej kategorii, które są homologowane według siódmej lub ósmej serii poprawek, będzie można rejestrować tylko do września 2025 roku. Wszystkie pozostałe kategorie pojazdów można rejestrować nawet też i po tej dacie. Regulamin 16 dotyczący pasów bezpieczeństwa i ósma seria poprawek to konieczność stosowania nowych naklejek informujących, znaczy informacyjnych dla pojazdów wyposażonych w przednie poduszki powietrzne, których jest przewidziany montaż fotelików dziecięcych. Jeżeli ta zmiana dotyczy Państwa pojazdu, to można rejestrować pojazdy według siódmej serii poprawek tylko do września 2022 roku. Pojazdy, których ta zmiana nie dotyczy, można rejestrować nawet po tej dacie. Emisja. Rozporządzenie 595/2009 wprowadziło ostatnio nowy poziom emisji OBD-E. Pojazdy, które cały czas są jeszcze homologowane według poziomu OBD-D, można rejestrować do końca przyszłego roku. Natomiast nowe typy już od stycznia 2021 roku muszą mieć poziom emisji OBD-E. I mowa jest cały czas o nowych typach homologacji całopojazdowych. Regulamin 67 i trzecia seria poprawek to nowe wymagania co do lokalizacji złącza tankowania dla pojazdów kategorii M1.
pojazdy M1, które są homologowane według pierwszej i drugiej serii poprawek, można rejestrować jeszcze do września 2022 roku. Pozostałe kategorie nawet i po tej dacie. Regulamin 110 dotyczący CNG i czwarta seria poprawek to nowe wymagania w stosunku do zbiorników w celu uniknięcia awarii podczas ich użytkowania. Nowe typy od września 2022 roku muszą spełniać czwartą serię poprawek, natomiast trzecia i druga seria poprawek traci ważność we wrześniu 2024 roku. Regulamin 29, wytrzymałość kabin pojazdów ciężarowych. Jest to regulamin, który już jest znany od dawna, natomiast chciałbym tu przypomnieć, że pojazdy, które uzyskały homologację całopojazdową bez jeszcze tego regulaminu, kiedy nie był obowiązkowy, to można te pojazdy rejestrować tylko do 30 stycznia przyszłego roku. Czyli tutaj też mamy dość niewiele czasu na to, żeby producenci ciężarówek taką homologację w swoich pojazdach już wprowadzili. Nowości. Mamy rozporządzenie 2019/2144, czyli nowy GSR, który dla nowych typów będzie obowiązkowy od lipca 2022 roku, a ostatnie rejestracje pojazdów, które nie spełniają GSR, to lipiec 2024 roku. I ostatnią nowością jest nowy regulamin 2018/858, który zastępuje dyrektywę 2018/46. I nowe typy pojazdów homologowane muszą być już według tego rozporządzenia od września tego roku. Proszę Państwa, przez ostatnie dekady bezpieczeństwo na drogach znacznie się poprawiło, ale mimo to spadek śmiertelności obserwowany od dziesięcioleci utknął w miejscu w ostatnich latach. A nawet powiedziałbym, że w niektórych krajach wzrósł. W związku z sytuacją Parlament Europejski przyjął nowe rozporządzenie 2019/2144 w sprawie bezpieczeństwa. Nowy GSR to zbiór wymagań cząstkowych, do jakich producenci powinni dostosować swoje pojazdy. Niektóre najważniejsze funkcje, które będą obowiązkowe od 2022 roku, to w przypadku wyłącznie pojazdów osobowych, udoskonalone pasy bezpieczeństwa, bezpieczne oszklenie w przypadku zderzenia z pieszym lub rowerzystą, zaawansowany system hamowania awaryjnego, oraz stricte w przypadku kategorii M1 i N3 udoskonalona widoczność oraz wykrywanie pieszych i rowerzystów. W pozostałych kategoriach pojazdów silnikowych mamy jeszcze dodatkowo rejestrację zdarzeń, czyli rejestrator, wykrywanie senności poziomu uwagi oraz poziomu alkoholu u kierowcy, asystent utrzymania pasa ruchu, kamera cofania czy też inteligentne wspomaganie prędkości. Tu jest też nowość, że nie tylko dla wszystkich kategorii pojazdów silnikowych mamy obowiązek stosowania monitorowania ciśnienia, systemu monitorowania ciśnienia w oponach również w kategoriach O3 i O4. Ważnym punktem rozporządzenia jest to, że użytkownicy powinni stopniowo przyzwyczajać się do nowych zautomatyzowanych funkcji. Jest to pierwszy etap wdrażania i przyzwyczajania ludzi do pełnej autonomicznej jazdy. Nowy GSR nie unieważnia starszych homologacji pojazdowych według dyrektywy 2007/46, a tylko wprowadza nowe wymagania, do których należy dostosować swoje pojazdy oraz udzielone wcześniej homologacje pojazdowe. Wymagania szczegółowe i procedury testowe do tych nowych zagadnień nie są jeszcze na ten moment znane, ale zostaną wprowadzone przez osobne akty. Akty te zostaną opublikowane przynajmniej 15 miesięcy wcześniej. Jednak z powodu ogólnoświatowej epidemii może jednak dojść do pewnego opóźnienia. Ten temat z całą pewnością będzie dokładnie omówiony na naszej kolejnej konferencji. Nowe rozporządzenie ramowe, numer 2018/858, w istocie ma takie same wymagania techniczne w stosunku do pojazdów, co stara dyrektywa. Ale dla pojazdów kategorii M1 i N1 ważność homologacji zostaje ograniczona do 7 lat, a dla pozostałych kategorii do lat 10. Oznacza to, że każdy producent musi w tym okresie zrobić rozszerzenie homologacji, aby wydłużyć okres jej ważności. Wymaga się, aby każdy kraj członkowski wykonywał kontrole rynkowe, z czego minimum 20% z tych kontroli ma być związana z testami emisyjnymi.
Ponadto sama Komisja Unii Europejskiej będzie również mogła przeprowadzać testy i inspekcje pojazdów w celu weryfikacji zgodności uruchamiania wycofań, tzw. recall i nakładania kar pieniężnych. Od 1 września zacznie obowiązywać nowy wzór certyfikatu zgodności również dla pojazdów homologowanych według starej dyrektywy 2017/46. Wypełniony wzór COC będzie jednym z obowiązkowych załączników do homologacji. Zarówno nowy wzór COC, jak i nowy wzór dokumentu informacyjnego będzie dopiero opracowany przez Komisję przez osobny akt wykonawczy. Zakłada się, że od 2026 roku będzie możliwe wydawanie również COC w formie elektronicznej. Ubiegając się o homologację dla nowego typu czy też komponentu, tylko jedna aplikacja oraz tylko w jednym kraju europejskim może być złożona przez producenta. Aplikacja ta powinna zawierać oświadczenie producenta według z góry określonego wzoru. Producenci są zobowiązani do badania wszelkich otrzymanych skarg dotyczących ryzyka, podejrzewanych incydentów lub problemów z niezgodnością, przechowywania tych rejestrów takich skarg oraz informowania o tym swoich dystrybutorów i importerów. Kolejnym obowiązkiem jest konieczność udostępniania danych niezbędnych do przetestowania swoich wyrobów przez strony trzecie pod kątem ewentualnej niezgodności oraz przechowywania certyfikatów COC przez okres 10 lat. Ważność końcowej serii produkcji to tylko 12 miesięcy liczona od wygaśnięcia ważności homologacji dla pojazdów kompletnych oraz 18 miesięcy dla pojazdów skompletowanych. Na koniec chciałbym dodać, że możliwe będzie wydanie homologacji wieloetapowej dla pojazdu bazowego z homologacją według starej dyrektywy. Homologacje wydane według dyrektywy 2007/46 nie stracą ważności i będzie można je ciągle jeszcze rozszerzać. Przejdźmy teraz może do zmian w rozporządzeniu 2019/1892, zmieniające istniejące rozporządzenie na masę i wymiary. Dopuszcza ona wydłużenie przedniej części kabiny, widoczne na zdjęciu, przekraczające dopuszczalną długość całkowitą pojazdu pod warunkiem dostosowania ściany czołowej do szablonu pokazanego na rysunku oraz zachowania maksymalnie 10,5 metra długości powierzchni ładunkowej za kabiną. Zaletą tego rozwiązania jest poprawa właściwości aerodynamicznych, zmniejszenie uszkodzeń, obrażeń oraz ogólna poprawa bezpieczeństwa i komfortu kierowców. Kabiny te należy oznakować znakiem potwierdzającym zgodność z artykułem 9a dyrektywy 96/53. Poniżej widoczny wzór takiej tabliczki. Wprowadza się również pojęcie pojazdu zasilanego alternatywnymi paliwami lub pojazdu zeroemisyjnego, dla których dozwolone jest zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej na wyposażenie dodatkowe aż do 2 ton. Taki pojazd powinien również być oznakowany stosownym znakiem zgodności. Wzór tabliczki. Wartość dodatkowej masy musi być podana na tej tabliczce oraz w COC w punkcie uwagi. Pojazd zeroemisyjny to pojazd, który nie posiada silnika spalinowego lub posiada, ale ten emituje mniej niż 1 gram dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji zapoznać się z dyrektywą 96/53, to polecam do niej zajrzeć, gdyż dyrektywa ta ustanawia dla niektórych pojazdów poruszających się we Wspólnocie Europejskiej maksymalne dopuszczalne wymiary oraz maksymalne dopuszczalne masy w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Ostatnią nowością jest wprowadzenie wymagań w stosunku do opcjonalnego wyposażenia aerodynamicznego montowanego w pojeździe. Elementy te mogą przekraczać dozwoloną szerokość o 25 mm z każdej strony oraz długość całkowitą o 200 mm. Dodatkowo elementy te muszą przejść test siłowy. Mowa jest o sile 200 dekaniutonów. Trzeba potwierdzić, że się nie urwią podczas użytkowania. Podobnie jak w zabezpieczeniu bocznym czy tylnym, dopuszczalne jest ich trwałe odkształcenie. Urządzenia te mogą być ruchome, ale pod warunkiem użycia siły 40 dekaniutonów, jest to około 40 kg przez operatora. To tyle, proszę Państwa, z mojej strony. Przedstawiony materiał został w dużym stopniu skrócony. Szersze omówienie tych tematów jest planowane na naszą przyszłoroczną konferencję, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Oddaję głos koledze Mateuszowi. Tak, to zapowiedziałeś Mateusza, widzę już.
W zgodzie z planem miał być Kamil, ale no, jak już Mateusz został wywołany do tablicy, no to zmienimy troszeczkę kolejność. Mateusz. Jestem, tak? Widać mnie i słychać? Tak, tak, bardzo dobrze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziś chciałbym przybliżyć nieco ostatnie zmiany wprowadzone w regulaminie ONZ nr 107, czyli tak zwanej autobusówce. Zacznijmy może od dat. Od 1 września 2020 roku będzie można wydawać nowe homologacje typu dla autobusów klas pierwszej i drugiej, tylko jeśli pojazd spełnia wymagania 7 serii poprawek. Co ważne, od 1 września 2021 roku homologacje autobusów klas pierwszej, czyli miejskich, i drugiej, czyli autobusów podmiejskich, wydane według 6 serii poprawek, nie będą już honorowane. W zasadzie sporą rewolucję wprowadziła już 6 seria poprawek, gdzie zaczęły obowiązywać większe wymiary luku dachowego, obowiązkowe wyjścia w tylnej ścianie dla autobusów niektórych klas oraz specyficzne wymagania dotyczące oznakowania wyjść awaryjnych i instrukcji ich użycia. Wtrącę tylko, że przy tych ostatnich docieranie się między nami, a producentami pojazdów i producentami tychże naklejek, niestety chwilę trwało. Wracając jednak do tematu. Dodatkowo wprowadzono 3 systemy bezpieczeństwa, które chciałbym szerzej omówić w swojej prezentacji, ponieważ znacząco zwiększają bezpieczeństwo użytkowników dróg w ujęciu globalnym, czyli nie tylko pasażerów, oraz zapobiegają między innymi zdarzeniom, jak na tym oto zdjęciu, i moim zdaniem mogą zaciekawić nawet osoby spoza branży autobusowej, które choć czasem korzystają z usług komunikacji publicznej. Chciałbym też zaznaczyć, że niestety ze względu na ograniczony czas moja prezentacja nie będzie wyczerpywała tematu, ponieważ wszystkich już obowiązujących i planowanych zmian niestety nie da się streścić w kilku slajdach, dlatego po więcej szczegółów zachęcam do lektury samego regulaminu lub po prostu do wzięcia udziału w naszej przełożonej na przyszły rok konferencji. Pierwszym, który chciałbym krótko omówić, jest system alarmowy. Wymagany jest dla autobusów, które silnik spalinowy lub spalinowy agregat grzewczy mają poza przedziałem kierowcy. System musi ostrzegać kierowcę dźwiękowo i wizualnie o zaistnieniu pożaru, a także, i co istotne, automatycznie włączać światła awaryjne. Pełna operacyjność wymagana jest po włączeniu zapłonu lub agregatu grzewczego. Drugim systemem, a w zasadzie dwoma współzależnymi systemami, są obowiązkowe dla autobusów klasy trzeciej, czyli dalekobieżnych, homologowanych według 6, 7 lub 8 serii poprawek, a także klasy drugiej, czyli podmiejskich, i pierwszej, czyli miejskich, homologowanych według 7 lub 8 serii poprawek, systemy gaszenia i detekcji pożaru. Dla autobusów klasy A i B, czyli tak zwanych busików, oba systemy są póki co opcjonalne. Wspomniane systemy muszą być zainstalowane w komorze silnika i każdej osobnej komorze, w której znajduje się spalinowy agregat grzewczy. Wymóg ten dotyczy również tylko tych pojazdów, których silnik lub spalinowy agregat grzewczy znajdują się za przedziałem kierowcy. Myślę, że działanie systemu detekcji nie wymaga szerszego omówienia. Istotne jest tutaj, by monitorowane były obszary, gdzie w przypadku wycieku może dojść do kontaktu palnych substancji z nagrzanymi elementami w komorze silnika. Chodzi tutaj o na przykład turbosprężarkę, układ wydechowy, alternator i tym podobne. Podkreślę też, że istotne jest wzięcie pod uwagę temperatur zapłonu lub samozapłonu wszystkich palnych cieczy lub gazów występujących w komorze. Dlatego nie zawsze będą to wysokie temperatury. Wróćmy jednak do systemu gaszenia.
System gaszenia, tak jak system alarmowy, musi być w pełnej gotowości operacyjnej od chwili włączenia zapłonu silnika aż do momentu jego wyłączenia. Musi być też zaprojektowany do konkretnej aplikacji, czyli musi być skrojony na miarę danej komory. Czyli po pierwsze, kierunek wyrzutu elementów rozpraszających musi być zgodny z analizą ryzyka pożarowego dla danej komory. Po drugie, system musi być zamontowany zgodnie z instrukcją producenta takiego systemu, a wspomniana analiza ryzyka pożarowego musi być w pełni udokumentowana i uwzględniać komponenty, których powierzchnia w trakcie pracy może nagrzać się do temperatur zapłonu lub samozapłonu wszystkich substancji łatwopalnych znajdujących się w danej komorze. Co też istotne, musi uwzględniać komponenty elektryczne i przewody, których napięcie lub natężenie prądu są wystarczające do powstania zapłonu wspomnianych elementów palnych. Musi też uwzględniać lokalizację przewodów lub zbiorników z palnymi cieczami lub gazami, zwłaszcza jeśli są one pod ciśnieniem. Analiza uwzględnia również, czy musi uwzględniać również skalowanie. Skalowanie bazuje na całkowitej objętości brutto komory silnika i komory spalinowego agregatu grzewczego. Może wyjaśnię, co oznacza objętość brutto. Mianowicie objętość brutto oznacza, że od sumarycznej objętości komory silnika nie odejmuje się objętości elementów będących wewnątrz. Czyli na przykład nie odejmujemy objętości silnika i jego osprzętu. Skaluje się masę środka gaśniczego i pojemnika gazu napędowego, a także ilość punktów wyrzutu. Generalnie ciśnienie w układzie powinno pozostać niezmienione. Natomiast jak najbardziej akceptowalne jest użycie większej ilości punktów wyrzutu, czy też większej ilości środka gaśniczego lub gazu napędowego, niż wynika to ze skalowania. Natomiast samo skalowanie przeprowadza się, biorąc za punkt odniesienia komorę testową dla tych układów tłumienia ognia, która ma objętość 4 metrów sześciennych. Czyli jeśli w danej aplikacji objętość brutto komory silnika i komory agregatu spalinowego są mniejsze niż wspomniane 4 metry sześcienne, układ skaluje się w dół. Jeśli natomiast obliczona objętość komory jest większa, system skaluje się w górę. Regulamin przewiduje, też specjalny wzór, tu mi slajdy przeskoczyły. Przewiduje specjalny wzór dotyczący tego skalowania, jednak żeby tutaj nie zanudzać Państwa omawianiem tych matematycznych wzorów, odeślę może bezpośrednio do regulaminu. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że w ramach ciekawostki, że polski oddział wydał pierwszą w całej IDIADzie i jedną z pierwszych na świecie w zasadzie homologacji na taki system. Wymagania są naprawdę wysokie. Efektywność systemu sprawdza się na sztucznie wywołanych pożarach. I tutaj chciałem pokazać właśnie zdjęcie z takich badań, które pokazuje właśnie testową komorę tuż przed zadziałaniem takiego systemu. Oświetlenie awaryjne jest to trzeci i ostatni system, który chciałem omówić. Obowiązkowy jest dla klas drugiej, trzeciej oraz klasy B. Kierowca musi mieć możliwość uruchomienia systemu z pozycji siedzącej, czyli w zasadzie ze swojego miejsca. Natomiast system obowiązkowo musi być aktywowany przez użycie awaryjnego otwierania któregokolwiek z wyjść. Po aktywacji światło musi być zapalone co najmniej przez 30 minut, ale kierowca musi mieć też możliwość manualnego jego wyłączenia. Zasilanie systemu musi być z kolei tak zaprojektowane i umieszczone w pojeździe, by zapewnić te 30 minut świecenia, szczególnie po wypadku. Akceptowalne jest tylko i wyłącznie światło białe i to o odpowiednim i równomiernym natężeniu.
wynoszącym 1 lux na poziomie podłogi czy stopni oraz 10 luxów bezpośrednio pod urządzeniem oświetleniowym i na wysokości 75 cm powyżej poziomu podłogi. Chciałbym również też pokrótce omówić zmiany wprowadzone przez najnowszą, choć już w zasadzie nie najświeższą, 8 serię poprawek, gdyż warto odnotować, że weszła ona w życie już w październiku 2018 roku. Jeśli chodzi o daty graniczne, to od 1 września 2022 roku generalnie homologacje wydane według poprzednich serii poprawek nie będą akceptowane. Wyjątkiem jednak będą jedynie homologacje wydane według 6 lub 7 serii poprawek dla pojazdów, które nie podlegają pod zmiany wprowadzone przez 8 serię poprawek, czyli generalnie bez miejsc priorytetowych i lub też bez wózków inwalidzkich, ale o tym powiem za chwilkę. Zmiany dotyczą w tej 8 serii poprawek przede wszystkim środków komunikacji z kierowcą przy miejscach priorytetowych oraz w obszarze przestrzeni dla wózków inwalidzkich. Przyciski te będą musiały być wystające ze swojej obudowy czy otoczenia, a dodatkowo będą musiały zapewniać dźwiękowe i wizualne potwierdzenie sukcesywnej aktywacji takiego przycisku. Jeśli zaś ich kolor będzie inny niż żółty albo biały, będą podlegały pod test kontrastu, wizualnego, czyli sprawdzania po prostu, czy dostatecznie wyróżniają się ze swojego otoczenia. Po szczegóły zachęcam do zapoznania się z nowym załącznikiem 5 do regulaminu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, Mateusz, za Twoją prezentację. Dostaliśmy dwa pytania aktualnie. Kto dostał pierwszą homologację według nowych przepisów, Mateusz? Że będziesz wiedział. To nadal jestem na linii, tak? Tak. Kto dostał pierwszą homologację według nowych przepisów? Nie wiem, czy mogę wymienić tutaj nazwę producenta, ale jest to polski producent, z którym podjęliśmy współpracę jeszcze w połowie zeszłego roku. Chociaż myślę, że możemy akurat tutaj wspomnieć, no bo to jest firma, która jest ogólnie też rozpoznawalna na rynku autobusowym. Są to systemy autobusowe. Okej. Okay. Tomek, tutaj pytanie może do Ciebie. Czy według dyrektywy 2018/858 jest możliwość homologacji pojazdu z tylnym mostem, z podwójnym i pojedynczym kołem w ramach jednej homologacji? Jeżeli chodzi tutaj o porównanie wymagań, to tutaj jest błąd, ktoś napisał dyrektywy, to jest rozporządzenie, tak? 2018/858. Które zastępuje starą dyrektywę 2746, to tutaj pod tym kątem nic nie wiadomo o żadnych zmianach. Okej. Okay. To znaczy, może się wtrącę. Dzień dobry Państwu. Jeżeli ilość osi jest, pozostaje niezmienna, to tak jak w przypadku dyrektywy 2746, możemy to kwalifikować jako jeden typ. Jeżeli oba te rozwiązania z kołami pojedynczymi i podwójnymi nie zmieniają ilości osi w pojeździe. Okay. Też było ciekawe, jeśli już jestem przy głosie, też było ciekawe pytanie dotyczące faktu, czy nowy GSR będzie dotyczył pojazdów produkowanych w małych seriach i Tomek już odpisał, co prawda, i potwierdzam to, co napisał Tomek. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie, prawdę mówiąc, nikt tak naprawdę jeszcze nie zna. Pewnie nawet Komisja Europejska, bo teoretycznie nowy GSR nie powinien dotyczyć pojazdów małej serii, a przynajmniej nie w całości. Tak do tej pory jest. Pojazdy małej serii w tej chwili nie potrzebują na przykład układu ABS, ESC, poduszek powietrznych, ale no, istnieją podejrzenia, że to się może zmienić.
Okej, dziękuję. I Kamil, w sumie pozostawiam Cię przy głosie. Tak. To teraz tak, Twoja prezentacja. Tak, moja prezentacja na temat emisji spalin, tak? Tak jest. Proszę Państwa, emisja spalin to jest emisja spalin pojazdów lekkich i emisja spalin pojazdów ciężkich, czyli light duty vehicles i heavy duty vehicles, to są dwa totalnie różne światy. Wszelako jest nie dosyć cienka granica między tymi światami i producentom, zwłaszcza producentom drugiego etapu, czyli tym firmom zabudowującym, łatwo tę granicę niechcący przekroczyć. Dlatego zanim powiem, co nowego nas czeka w homologacji emisji spalin w pojazdach lekkich i pojazdach ciężkich, powinienem, myślę, wytłumaczyć Państwu, gdzie ta granica między jednymi i drugimi samochodami jest. I tutaj postaram się udostępnić swoją prezentację w tym momencie. Łatwiej będzie mi to zrobić na rysunku. Okej. Widać? Tak, widać, widać. Dobra. Tak. Tę granicę wyznaczają dwie wartości. Coś mi tutaj nie działa chyba. Tak, dwie wartości tak zwanej masy referencyjnej samochodu. To jest 2610 kg i 2840 kg. Ponieważ na co dzień nie posługujemy się masą referencyjną, tylko masą samochodu gotowego do jazdy i to jest coś, co każdy czuje, to podam, jak wyglądają te granice między pojazdami lekkimi, homologacją na emisję pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich w wartościach wyrażonych masy pojazdu gotowego do jazdy. I to jest tak. I to jest 2585 kg i 2815 kg. To są te ważne dwie wartości graniczne między homologacją pojazdów lekkich i homologacją pojazdów ciężkich. Jak Państwo widzą, różnica między tymi masami to jest 25 kg. Wynika to z faktu, że masa referencyjna to jest nic innego jak masa pojazdu gotowego do jazdy minus standardowy kierowca. Przypominam, że masa kierowcy jest ujęta w masie pojazdu gotowego do jazdy plus 100 kg, czyli masa referencyjna jest większa od masy pojazdu gotowego do jazdy o te 25 kg, co tutaj ładnie widać. I teraz jeżeli samochód jest, czy ma masę 2585 kg do tej wartości, no to homologuje się go w oparciu o przepisy dla pojazdów lekkich, czyli rozporządzenia 715/2007. To rozporządzenie również na życzenie producenta pozwala homologować jako pojazdy lekkie samochody o masie do 2815 kg. Natomiast powyżej tej masy już nie ma takiej opcji. Powyżej tej masy pozostaje producentom homologacja samochodu jako ciężkiego, czyli heavy duty vehicles w oparciu o rozporządzenie 595/2009. Też jak Państwo tutaj zobaczą, jest obszar między 2585 a 2815 kg, obszar, w którym producent może sam zdecydować, czy homologuje swój pojazd jako samochód lekki, czy jako samochód ciężki, czy w oparciu o przepisy 715/2007, czy 595/2009. Wspomniałem na początku, że homologacja na emisję pojazdów lekkich i ciężkich to są dwa różne światy. To się przejawia w tym, że są zupełnie różne wymagania dotyczące OBD. Są też różne procedury badań emisji. I jest jeszcze jeden bardzo ważny, jest jeszcze jedna bardzo ważna różnica, to jest fakt, że przepis 595/2009 umożliwia producentom również homologowanie silników jako podzespołów. To jest dla producentów ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mają jeden silnik, jeden typ silnika, który wykorzystują w różnych typach samochodów. To czyni homologację całej tej rodziny różnych samochodów z jednym typem silnika homologowanego wcześniej procesem dużo tańszym i prostszym. Natomiast tej opcji homologacja silnika nie ma w świecie pojazdów lekkich. Tam, nawet jeśli producent ma 5 samochodów z takim samym silnikiem, to każdy z tych samochodów musi być oddzielnie od początku do końca przebadany pod kątem emisji spalin.
I być może z tego powodu Komisja Europejska, wychodząc trochę naprzeciw potrzebom producentom, pozwoliła im zastosować ten przepis, homologację pojazdów tak zwanych ciężkich, również w stosunku do pojazdów, które mają mniejszą masę niż 2585, mianowicie dla pojazdów od już masy 2355 kg. Czyli tak lekkie pojazdy też mogą być homologowane w oparciu o przepisy dla tak zwanych pojazdów ciężkich. Ale jest jedno ale, to znaczy jeżeli samochód jest homologowany, znaczy waży mniej niż 2,585 kg, a jest homologowany już jako tak zwany pojazd ciężki, to musi dodatkowo przejść badania emisji CO2 i zużycia paliwa, czy ogólnie zużycia energii, bo to dotyczy też pojazdów elektrycznych, według przepisów dla pojazdów lekkich. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, to taką krytyczną granicą między pojazdami lekkimi a ciężkimi jest maksymalna masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy 2815 kg. I jeżeli producent na przykład drugiego etapu weźmie jako bazę do swojej zabudowy samochód homologowany już wcześniej jako light duty, mający masę gdzieś tutaj z tego obszaru i doda ciężkie nadwozie, czy jakieś urządzenia, które instaluje w drugim etapie produkcji, to łatwo mu przekroczyć tę magiczną granicę 2,815 kg. I to ma fatalne konsekwencje dla niego, dlatego że wówczas jego samochód nie może być już dalej homologowany według przepisów dla light duty, musi być homologowany według przepisów dla heavy duty, co praktycznie jest niemożliwe. Jeśli samochód został przygotowany przez producenta bazowego pod wymagania light duty, to praktycznie niemożliwe jest, żeby on spełnił wymagania stawiane dla pojazdów heavy duty. Ten problem mają zwłaszcza producenci takich pojazdów jak samochody kempingowe i karetki pogotowia. Tutaj na szczęście jest pewna furtka dla nich. Znaczy przepisy homologacyjne uznają te pojazdy za tak zwane pojazdy specjalne i pozwalają na pewne odstępstwa w homologacji dla tego typu pojazdów. I jedno z tych odstępstw dotyczy właśnie masy referencyjnej, czy też po przeliczeniu masy własnej pojazdu. To jest mianowicie literka Q w pozycji emisja spalin. Ta literka Q mówi, że homologacja pojazdu bazowego pozostaje w przypadku ambulansów i karetek pogotowia, pozostaje ważna nawet mimo zwiększenia masy pojazdów finalnych o wartości, znaczy poza wartości graniczne podane w homologacji pojazdu bazowego. Pytanie tylko, znaczy też kwestia jest tutaj dyskusyjna, dlatego że to jest też kwestia interpretacji. Pytanie brzmi, czy ten zapis pozwala również na przekroczenie granicy określonej przepisami, czyli 2815 kg, czy też maszy referencyjnej 2840. Jakby czytać literalnie dotkę Q, należałoby stwierdzić, że nie. Że ta granica 2815 również jest ważna dla ambulansów i samochodów kempingowych, chyba że są opancerzonymi samochodami. Natomiast na szczęście większość jednostek homologacyjnych i IADA jest wśród tych jednostek homologacyjnych za zgodą hiszpańskiego ministerstwa, pozwala ignorować tutaj, w oparciu o ten zapis, pozwala ignorować również tę granicę i generalnie pozwalamy producentom ambulansów i karetek pogotowia i samochodów kempingowych na homologowanie tych samochodów cały czas jako light duty, mimo że są cięższe niż 2815 kg. Tym niemniej to się może kiedyś zmienić. Komisja Europejska może tam kiedyś się obudzić i powiedzieć i jakoś tam tą swoją interpretację uszczegółowić i zakazać takiej praktyki. Ale na razie podobnie jak inne jednostki homologacyjne to robimy. Okej, kolejna sprawa to jest, co producent pojazdu skompletowanego po zwiększeniu masy, po zwiększeniu gabarytów ma wpisać w dokumencie COC, czyli tym potwierdzenie zgodności z homologacją,
w pozycji emisję CO2 i zużycie paliwa, bo oczywistą rzeczą jest, że samochody po zabudowie będą miały te parametry większe, a nie takie jak pojazd bazowy. I tutaj standardowa odpowiedź jest, że producenci pojazdów skomputowanych powinni po prostu posłużyć się kalkulatorami przygotowanymi przez producentów pojazdów bazowych. Te kalkulatory to są takie narzędzia, gdzie producent pojazdu skompletowanego wpisuje aktualne parametry dotyczące masy, oporu toczenia, przekroju poprzecznego i kalkulator wylicza mu emisję CO2 i zużycie paliwa lub ogólnie energii dla takiego skompletowanego samochodu. Rzecz tylko w tym, że chyba jeszcze nie wszyscy producenci pojazdów bazowych takie kalkulatory udostępnili. I co wtedy? To nie oznacza, że producent drugiego etapu nie może zrobić homologacji. Może, tylko musi wpisać w COC wartości emisji i zużycie paliwa maksymalne dla danego typu samochodu, czyli dla najcięższego i największego wariantu homologowanego w pierwszym etapie produkcji. Podobnie muszą postąpić producenci karetek pogotowia i samochodów kempingowych, ponieważ oni, ponieważ często mają masę swoich finalnych samochodów większą niż granice określone w homologacji pojazdu bazowego, ale mogą tak mieć, jak powiedziałem parę minut temu, to gdyby wpisali tą rzeczywistą masę, kalkulator wyrzuciłby mi błąd, informację, że wyszli poza zakres dopuszczony w homologacji pierwszego etapu. Dlatego im pozostaje w takim kalkulatorze wpisać maksymalną masę, która jest dopuszczona w homologacji pojazdu bazowego, mimo że ona fizycznie jest mniejsza niż faktyczna masa ich skompletowanych pojazdów. OK, jedźmy. Teraz przejdźmy do właściwego wątku, czyli co nas czeka, jakie zmiany nas czekają w najbliższym czasie w emisji spalin pojazdów lekkich. Zacznę od pojazdów lekkich. Proszę Państwa, to rozporządzenie 715/2007, jak również kolejne rozporządzenia, które potem się pojawiały później i aktualizowały to pierwotne rozporządzenie, podają, definiują różne poziomy emisji i OBD dla różnych klas i kategorii samochodów i każdy z takich poziomów jest opisany kodem literowym, na przykład tutaj AE, AF. I te kody literowe mówią o tym, jaki poziom emisji, jakiej kategorii samochód jest. I dla każdego takiego poziomu są określone daty graniczne dla nowych typów i, jak za chwilę powiem, nowych rejestracji. I teraz, co oznacza tutaj pozycja nowy typ? Oznacza to tylko tyle, że to jest nowy typ z punktu widzenia homologacji na emisję. Nic więcej. Jeżeli producent pojazdu skompletowanego, czyli ten drugi etap, czyli firma zabudowująca, bierze pojazd bazowy już homologowany i robi jakieś nadwozie swoje na nim i potem przedstawia ten pojazd do homologacji jako nowy typ skompletowanego pojazdu, to nie oznacza to, że to jest nowy typ z punktu widzenia emisji spalin. Jeżeli taki producent nie zmieni silnika ani układu wydechowego i dolotowego, jeśli zachowa parametry masowe i gabaryty i opory toczenia w takich limitach, w jakich pozwala na to homologacja pojazdu bazowego, to z punktu widzenia emisji spalin to nie jest nowy typ i takiego producenta obowiązują daty graniczne określone dla rejestracji samochodu. I tak, tutaj w tym wypadku mamy pierwsze daty graniczne, które nastąpią już niedługo, bo pod koniec sierpnia tego roku. Wynika, jak to czytać? Wynika to z tego to, że samochody homologowane na emisję spalin na poziomie AE i AF, jeszcze dodam, że te kody literowe są ujęte w numerze homologacji na emisję spalin, więc bardzo łatwo, mając homologację na emisję, czy nawet nie tylko jej numer, bardzo łatwo stwierdzić, na którym poziomie samochód został homologowany, jeśli chodzi o emisję spalin. Więc samochody z poziomu AE i AF można rejestrować jako nowe tylko do końca sierpnia tego roku. Jedźmy dalej. Podobnie samochody z kodami BH i BI też tylko do sierpnia tego roku,
po tym czasie można już czy można już rejestrować tylko i wyłącznie samochody z oznaczeniem CH i CI, czyli na poziomie emisji CH, CI. Kolejna data graniczna to jest dla samochodów z oznaczeniem, znaczy z poziomem emisji DG. Te można homologować tylko do końca tego roku. I to, co jeszcze nas czeka w najbliższym czasie, to są samochody z emisją AK i AL, też tylko do końca sierpnia, i samochody z kodem AM do końca grudnia tego roku. Więc tutaj proszę mieć, zwłaszcza to jest informacja ważna, myślę, dla dealerów, proszę mieć to na uwadze, bo jeśli Państwo zostaną z takim samochodem po tym terminie, no to też nie jest koniec świata, można wtedy wystąpić do ministerstwa o pozwolenie na zarejestrowanie tak zwanej końcówki serii, ale to zawsze jest dodatkowy kłopot i też ograniczone czasowo, chyba do roku. OK, to tyle na temat homologacji samochodów lekkich. Teraz parę słów na temat homologacji samochodów ciężkich. Tutaj też czekają nas w stosunkowo najbliższym czasie ważne zmiany. Mianowicie, od początku przyszłego roku będzie można homologować jako nowe typy tylko takie ciężarówki i autobusy, które mają emisję na poziomie E. Natomiast wcześniej już homologowane samochody z emisją na poziomie D będzie można homologować, czy nie homologować, tylko rejestrować do końca przyszłego roku tylko. I tutaj znowu jest pojęcie nowego typu. Co znaczy nowy typ? Podobnie jak w przypadku samochodów lekkich. Mówimy tu o nowym typie tylko w odniesieniu do emisji spalin, a nie o nowym typie całopojazdowym. To znaczy, jeżeli na przykład producent autobusu ma autobus, który spełnia emisję spalin tylko na poziomie D, i zrobi dla tego autobusu homologację cząstkową na emisję przed tą datą graniczną, czyli jeszcze w tym roku, to może wykorzystać tę homologację cząstkową po to, żeby zrobić homologację całopojazdową takiego autobusu z literką D, nawet po tej dacie granicznej, czyli jeszcze w przyszłym roku. Kolejny wątek, o którym chcę powiedzieć, to, że proszę zauważyć, że to rozporządzenie, czyli rozporządzenie mówiące o emisji spalin pojazdów ciężkich, nie mówi nic o emisji CO2 i zużyciu paliwa, czy ogólnie zużyciu energii. Faktycznie, oba te parametry były do tej pory przez długi czas niezauważane przez Komisję Europejską. One nie miały znaczenia w ogóle przy homologacji pojazdów ciężkich, ale to się zmieniło w 2017 roku, kiedy pojawiło się rozporządzenie 2017/2004, zwane rozporządzeniem WECTO. I to rozporządzenie to nakazuje producentom również samochodów ciężkich deklarowanie emisji CO2 i zużycia paliwa, ale ponieważ w przypadku pojazdów ciężkich są bardzo różnorodność samochodów, wariantów, wersji, zawodów jest potężna, to żeby producenci nie musieli robić setek badań, aby określić te emisje dla każdego możliwego wariantu samochodu, Komisja Europejska wprowadziła kalkulator, który też jest nazywany kalkulatorem WECTO, który to kalkulator działa tak, że wprowadza się po prostu parametry i pojazdu, i podzespołów, które ten pojazd wykorzystuje, a które są istotne dla zużycia paliwa i emisji. To są takie podzespoły jak oczywiście silnik, ale też skrzynia biegów, przekładnie wszelkiego rodzaju, opony, elementy aerodynamiczne. Każdy z takich elementów musi być homologowany na to rozporządzenie. Ma określone parametry, które mówią, jak zwiększa emisję samochodu, gdy jest zastosowany, i taki kalkulator wylicza dzięki temu finalną emisję. Przy czym to rozporządzenie w tej chwili na razie tylko obejmuje ciężarówki. Natomiast nie obejmuje ciężarówek skompletowanych, czyli z drugiego etapu, nie obejmuje przyczep, ani nie obejmuje autobusów jeszcze. Spodziewamy się, że te samochody zostaną włączone do WECTO dopiero w 2021 roku. Właściwie w 2021 roku zostaną opublikowane przepisy, natomiast wejdą one w życie, spodziewamy się, jako idiota w 2023 roku. I tutaj ciekawostka na koniec jest taka, że Komisja Europejska pracę nad rozszerzeniem WECTO o te pojazdy zleciła konsorcjum, którego szefem jest idiota. To znaczy, jakby my pracujemy nad poszerzeniem przepisów WECTO tak, aby można było w przyszłości włączyć do nich również samochody skompletowane, przyczepy i autobusy.
I to tyle na temat emisji spalin. Dziękuję. Dziękuję, Kamil. Pojawiły się dwa pytania związane z okołoemisyjnym, że tak powiem. Pierwsze pytanie. Pytanie dotyczy WLTP dla pojazdów zeroemisyjnych N1 lekkich pojazdów dostawczych. Dla pojazdu o masie własnej 2500 kg i DMC 3500 kg, jaka masa własna pojazdu uwzględniana jest do określenia zużycia energii według WLTP? Jeszcze raz niech popatrzę na to pytanie. Tak. Dla pojazdu o masie własnej 2500 i DMC 3500, jaka masa pojazdu? Okej. Do określenia emisji zawsze stosuje się masę tą tak zwaną referencyjną, czyli to jest masa pojazdu gotowego do jazdy minus kierowca plus 100 kg. Czyli nie mówimy tu o masie dopuszczalnej, tylko te badania emisji i badanie zużycia paliwa, czy w tym wypadku zużycia energii, robi się przy masie referencyjnej. Okej. Tu jeszcze kolejne pytanie. Co znaczy w praktyce to E przy kolejnym stopniu OBD? Dziękuję za to pytanie, bo faktycznie o tym nie powiedziałem. Literka E wprowadza konieczność przebadania silnika po zimnym starcie i konieczność określenia też emisji cząstek stałych, czego nie było w literce D. Okej. Tutaj pytanie odnośnie COC. Czy znany jest termin publikacji nowych wzorów COC ważnych od 1 września 2020? Dobre pytanie. Ja nie znam tego terminu. To powinno być chyba w lipcu, ale nie wiem, czy tak nastąpi. Też widzę kolejne pytanie, czy Euro 7, kiedy będzie wprowadzone, czy są jakieś terminy. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że generalnie te terminy nie są znane. Nawet limity Euro 7, myślę, że są cały czas jeszcze dyskutowane. Nie jest kwestia, myślę, przyszłości. No, szczególnie, że w czasach tego kryzysu prawdopodobnie wszystko się opóźni, że będzie inne spojrzenie na to. Dobrze. Tutaj jeszcze mam pytanie, konkretnie chodzi odnośnie RES. Czyli baterii na przykład? Tak. Czy konstrukcja wymagania wobec samych RES ulegają zmianie w związku ze zmianą przepisów? Musimy chyba wiedzieć, jakich przepisów. Tak, znaczy nie w tym momencie. Jakby wymagania w stosunku do baterii są określone w regulaminie 100. W tej chwili jest obowiązująca poprawka 2 regulaminu 100 i no i na razie tak jest. Znaczy są słuchy na temat wprowadzenia regulaminu 103 z nowymi wymaganiami dla baterii, ale nie potrafię podać ani jakie będą te finalne wymagania, ani kiedy one wejdą w życie. Pisałem na ten temat parę miesięcy temu na moim profilu na LinkedInie w takim artykule na temat zmian przepisów. Okej. Okay. Pan Wojciech Wolański pyta o regulamin 29 dla autobusu, że badają takie wymagania w przetargach i co możemy zrobić, żeby spełnić takie zapisy? Nie wiem, pewnie iść do prawnika. Znaczy faktycznie regulamin 29 jest regulaminem dotyczącym tylko ciężarówek, nie autobusów, więc te pytania wydają się bezzasadne, czy te wymagania, żeby producenci autobusów deklarowali spełnienie wymagań regulaminu 29. No, można się pokusić o zrobienie pewnych badań na autobusie, ale tylko niektórych z regulaminu 29, ale pytanie w jaki sposób. Kabina autobusów to jest zupełnie inna para kaloszy niż kabina ciężarówki, więc moim zdaniem te wymagania są trochę na wyrost. Dobrze. Póki co nie mamy żadnych więcej pytań, to Kamil może przejdziesz do swojej drugiej prezentacji. Aha, okej, to jeszcze ją uruchamiam. Ta druga prezentacja, proszę Państwa, to jest, chcę Państwu powiedzieć krótko o bezpieczeństwie funkcjonalnym, co to w ogóle jest i jaki to ma związek, jeśli w ogóle, z homologacją. I tutaj znowu będzie mi łatwiej przekazać to, co mam do powiedzenia na rysunkach, dlatego postaram się znowu udostępnić mój ekran. Dobra, to muszę zamknąć, tutaj klikam i... Widać?
Dobra. Proszę Państwa, bezpieczeństwo funkcjonalne, co to w ogóle jest? To jest, no znowu muszę tutaj, nie wiem dlaczego, nie działa mi myszka przy przesuwaniu slajdu, więc muszę to robić ręcznie, co mnie trochę... tutaj w ogóle nie mogę zrobić przesunięcia. Co ja tu muszę zrobić, żeby... Bezpieczeństwo funkcjonalne, to jest angielska functional safety, czyli czasami nazywane jest w skrócie FUSA, to jest takie działanie, które ma na celu, to znaczy to jest potwierdzenie bezpieczeństwa urządzeń i układów w stanie, kiedy są one, kiedy coś w nich nie działa, znaczy kiedy dochodzi do jakiejś awarii. Chodzi o to, żeby się upewnić, że w sytuacji awaryjnej dane urządzenie, dany sterownik elektroniczny czy system prawidłowo się zachowa i nie będzie generował jakiegoś niepotrzebnego ryzyka z powodu awarii. Jakbym to odniósł do homologacji, czyli tematu, w którym większość, myślę, z Państwa siedzi i dobrze czuje, to jakbyśmy robili badania homologacyjne według regulaminu 13 na układ hamulcowy, to jedno z badań, które tam robimy, to jest badanie skuteczności hamulca w sytuacji awaryjnej, znaczy wtedy, kiedy przestaje działać hamulec roboczy i zaczyna wchodzić do akcji hamulec tak zwany awaryjny. Więc to działanie hamulca awaryjnego jest sprawdzeniem, czy układ jest spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego, czyli odnosi się właśnie do functional safety. I w motoryzacji zagadnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego zaistniało oficjalnie w 2011 roku, kiedy to została opublikowana norma ISO 26262. W 2018 roku została ona rozszerzona o samochody ciężarowe, autobusy i motocykle, ponieważ pierwotnie dotyczyła tylko samochodów osobowych. Teraz pytanie drugie, czy to się jakoś wiąże z homologacją? Jeżeli, proszę Państwa, przejrzeć wymagania homologacyjne zdefiniowane przez czy to dyrektywę 2007/46, czy też to nowe rozporządzenie, o którym mówił Tomek, które wejdzie w życie we wrześniu, czyli rozporządzenie 2018/858, to tam na liście wymagań cząstkowych nie znajdziemy żadnego bezpieczeństwa funkcjonalnego ani żadnej normy ISO 26262. A więc teoretycznie mogłoby się wydawać, że to jest temat, który w ogóle nie powinien na naszym webinarze się pojawić, ponieważ z homologacją nie ma nic wspólnego. Ale tylko pozornie, dlatego że jeśli wejść w szczegóły i na przykład otworzyć regulamin 79 określający wymagania dla układu kierowniczego, jego część określająca wymagania dla tych zaawansowanych układów wspomagania kierowcy, tam jest nakaz, żeby jednostka homologacyjna w procesie homologacji rozpatrzyła aspekty bezpieczeństwa takiego układu. Podobnie jest w regulaminie 13. Również jednostka homologacyjna w procesie homologacji musi rozpatrzyć aspekty bezpieczeństwa układów elektronicznych sterujących hamulcami. I tak się, proszę Państwa, składa, że najlepiej, najpewniej te aspekty bezpieczeństwa zweryfikować właśnie bazując na normie ISO 26262. Też to działa w drugą stronę. Znaczy, jeśli układ hamulcowy czy układ kierowniczy są projektowane z poszanowaniem wymagań normy ISO 26262, to takie układy też nie powinny mieć żadnego problemu ze spełnieniem wymagań homologacyjnych. Co więcej, Komisja Europejska poszła nawet o krok dalej i w 2018 roku opublikowała ogólne wytyczne do homologacji pojazdów autonomicznych czy automatycznych. I w tych wytycznych już pojawia się wprost odniesienie do normy ISO 26262. A więc myślę, że udało mi się pokazać, że temat homologacja i ISO 26262 to nie są wcale odrębne tematy. Pytanie teraz drugie jest, czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których producenci samochodów czy producenci komponentów do tych samochodów powinni się zainteresować bezpieczeństwem funkcjonalnym? No i otóż są, to znaczy zaczynają się pojawiać takie wymagania w SIBZ-ach, czyli specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i to są wymagania wobec dostarczanych pojazdów. Też to jest nie bez znaczenia z punktu widzenia marketingowego i też poczucia własnego bezpieczeństwa producenta, ale też producenci, ponieważ producenci samochodów są bardzo często zmuszani przez swoich klientów, żeby zademonstrować, że samochody spełniają zalecenia ISO 26262, nie mogą tego zrobić, proszę Państwa, jeżeli
nie uzyskają takiego samego potwierdzenia od swoich poddostawców, którzy dostarczają im podsystemy i komponenty. A zatem prowadzi to do sytuacji, kiedy coraz częściej producenci Tier 1, czyli producenci podzespołów, są proszeni przez producentów samochodów, przez OEM-y, o to, żeby również wprowadzić normę ISO 26262 u siebie w swoich firmach. W praktyce stosowanie normy ISO 26262 może być na poziomie konkretnego produktu, ale też na poziomie systemowym całej firmy. I warto powiedzieć, że to ISO 26262 wprowadza różne poziomy bezpieczeństwa, tak zwane ASIL, to jest Automotive Safety Integrity Level. Nazwijmy to na potrzeby tej prezentacji krótko umownie poziomem bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa A jest najniższym poziomem i on jest akceptowany tylko w przy produkcji jakichś pojedynczych prototypów. Natomiast w produkcji seryjnej w motoryzacji wymaganym poziomem bezpieczeństwa jest poziom D. I ten poziom D już wymaga, aby norma ISO 26262 została zaimplementowana nie tylko na poziomie konkretnego projektu czy produktu, ale też na poziomie systemowym całej firmy. Też w drugą stronę, jeżeli firma ma dobrze działający system jakości, ale nie ma jeszcze zaimplementowanej u siebie normy ISO 26262, to ten dobrze działający system jakości powinien bardzo mocno ułatwić producentowi wdrożenie normy ISO 26262 u siebie w firmie. Czy zatem po takim wdrożeniu ISO 26262 można wydać firmie certyfikat, taki certyfikat jakości potwierdzający, że producent spełnia wymagania ISO 26262? Otóż są na rynku firmy, które to oferują, ale IDIADA uważa, że to nie jest tak do końca poprawne czy zgodne z prawem, dlatego że norma ISO 26262 nic nie mówi o takim certyfikacie, znaczy nie przewiduje wydawania takich certyfikatów. Można wydać, tak jak w tym wypadku zrobił to TIF, certyfikat dla konkretnego człowieka, że uczestniczył w szkoleniu i na przykład zdał egzamin. To tak, ale nie można wydać takiego certyfikatu naszym zdaniem jako certyfikat jakościowy dotyczący całej firmy. Tutaj widać, pokazuję Państwu w tej chwili strukturę normy ISO 26262. Nie będę jej dokładnie omawiał, bo nie to jest celem tego mojego wystąpienia. Powiem tylko, że ten żółty kolor, który tutaj widać, to są te obszary normy ISO 26262, w których IDIADA ma bardzo wysokie kompetencje i może pomóc swoim klientom we wprowadzeniu tej normy do swoich projektów czy na poziomie firmy. Właśnie, ta pomoc może się odbywać albo na poziomie konkretnego projektu tylko, albo na poziomie całej firmy, albo też może przybrać formę prostego, mniej lub bardziej szczegółowego szkolenia, jeżeli taka na ten moment jest potrzeba klienta. Podam, jak wygląda w praktyce realizacja postanowień ISO 26262 w konkretnym projekcie. Pierwszy krok to jest zdefiniowanie w ogóle obszarów w danym projekcie, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego. W przypadku samochodów tych obszarów jest mnóstwo. Drugi krok to jest zdefiniowanie zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, tak zwana HARA, czyli Hazard Analysis and Risk Assessment. I tutaj mam złą wiadomość, znaczy nie ma gotowców, nie ma takich gotowych list zagrożeń. Najlepiej jest po prostu wziąć specjalistów z różnych dziedzin i zrobić burzę mózgów przed każdym projektem. I krok trzeci, jak już mamy tą HARę zdefiniowaną, jeśli tak wolno mi odmienić, no to trzecim krokiem jest określenie celów bezpieczeństwa, czyli co chcemy zrobić konkretnie, aby te poszczególne zagrożenia minimalizować. I potem realizuje się cały projekt. Na końcu, jak to zwykle w dobrze prowadzonych projektach bywa, robi się walidację tego, co uzyskaliśmy. I w przypadku projektów realizowanych z poszanowaniem ISO 26262 dochodzi tutaj walidacja bezpieczeństwa. Może się zdarzyć tak, że wynik tej walidacji będzie negatywny. Wtedy trzeba wrócić do tych pierwszych kroków i odrobić pracę domową jeszcze raz. Ponieważ wiąże się to z kosztami, no bo to oznacza powrót do początku projektu i zrealizowanie części projektu na nowo,
to bardzo mocno rekomendujemy przeprowadzenie tych trzech pierwszych kroków bardzo rzetelnie, bo dobrze zrobione te trzy pierwsze kroki jakby zwiększają nam szansę, że ta walidacja bezpieczeństwa na końcu będzie pozytywna. I ostatni temat, jak już mówimy o bezpieczeństwie funkcjonalnym, to jest SOTIF. SOTIF to jest coś takiego, to jest, jakby powiedziałbym, temat uzupełniający do ISO 26262. Nie wiem, czy pamiętają Państwo na początku, jak, znaczy tutaj jest wyjaśnienie, to jest SOTIF, to jest Safety of Intended Functionality, czyli bezpieczeństwo zamierzonej funkcjonalności urządzenia czy systemu. Na początku powiedziałem, że functional safety to jest bezpieczeństwo, które odnosi się do sytuacji, kiedy coś w układzie nie działa, czy jak układ reaguje na awarię. W przeciwieństwie do tego SOTIF to jest potwierdzenie bezpieczeństwa systemu czy urządzenia w momencie, kiedy to urządzenie działa tak jak trzeba, kiedy realizuje swoje funkcje. To jest po prostu potwierdzenie, że realizując swoją funkcję też nie generuje żadnego niebezpieczeństwa. I znowu zrobiłbym tutaj analogię do badań układu hamulcowego. Regulamin 13 wymaga, żebyśmy badali skuteczność oczywiście hamulca roboczego, a następnie uszkodzili ten hamulec i badali skuteczność hamulca awaryjnego, żeby się upewnić, że samochód zahamuje również, gdy następuje jakaś awaria układu roboczego. I to badanie układu roboczego, to jest, czyli tego, który działa na co dzień, to jest nic innego jak sprawdzenie wymagań SOTIF. Natomiast badanie układu awaryjnego, hamulcowego, to jest nic innego jak sprawdzenie wymagań FUSA, czyli Functional Safety. I to porównanie, które powiedziałem, SOTIF i FUSA do badań układu hamulcowego ma sens tylko wtedy, gdy układ hamulcowy jest sterowany elektronicznie, ponieważ obie te normy dotyczą układów elektrycznych i elektronicznych, a nie mechanicznych. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i chętnie odpowiem, jeśli będę potrafił, na pytania. Kamil, dziękuję. Sprawdźmy pytania standardowo. Czy prawdą jest, że dla pojazdów elektrycznych dwukołowych L1E oraz L3E będzie wymagane złącze diagnostyczne OBD? Znaczy, celem naszego webinaru nie jest omawianie pojazdów lekkich typu motocykle i skutery i lekkie pojazdy czterokołowe czy trzykołowe, ale akurat mogę na to pytanie z przyjemnością odpowiedzieć. Otóż, proszę Państwa, złącze diagnostyczne OBD w tego typu pojazdach już jest od dawna wymagane. Nie wszystkie jednostki homologacyjne to respektują. Niektóre czytają zapisy regulaminu 168/2013 w taki sposób, że przy pojazdach elektrycznych to nie jest wymagane, ale to jest błędna interpretacja i Komisja Europejska potwierdziła, że to jest błędna interpretacja. I tak naprawdę złącza OBD są wymagane już teraz. No właśnie, bo ja na szybko otworzyłem regulacje i tak patrzyłem na daty wejścia i to było 2016 i to też mnie tak zmyliło z tropu. Dobrze. Kolejne pytanie. Na kiedy przewidziana jest zmiana DMC dla kategorii bez 3,5 tony na 4,25 tony dla aut z alternatywnym napędem, dodatkowo 750 kg? I tutaj muszę Państwa zmartwić. Taka zmiana nie jest przewidywana. Znaczy ta zmiana jest przewidywana, ale tylko w stosunku do prawa jazdy, żeby umożliwić kierowcom z kategorią B prowadzenie cięższych też pojazdów. Ale nie ma planów, a przynajmniej jak sprawdzałem to jakieś pół roku temu, to nie było takich planów, żeby z tego powodu też zmieniać granice między kategoriami pojazdów. To znaczy jest tak i wygląda na to, że tak pozostanie, że do 3,5 tony to są pojazdy kategorii M1, powyżej 3,5 tony kategoria M2. No dobrze. Prosimy zadawać jeszcze pytania, jeszcze mamy chwilę czasu. Ogólnie ze swojej strony ja bym chciał powiedzieć, że jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni ilością tutaj Państwa zebranych. Mieliśmy w maksymalnym momencie 101 uczestników. Ja widziałem 103. No. 103 nawet. To, no duża ilość, nie spodziewaliśmy się tego.
No i pytanie też, co robimy z tymi prezentacjami, które pokazaliśmy. Czy możemy to wysłać do każdego z Państwa, do każdego z uczestników, czy też robimy tak, że tylko ten, kto poprosi. Myślę, że technicznie byłoby lepiej do każdego, ale żebyśmy tu nie zostali oskarżeni o spamowanie. No, Kamil, ja Ci muszę powiedzieć, że będę miał, tutaj widzę, że ktoś napisał, Pan Daniel napisał, że jest za do każdego. Do każdego. Mamy pytanie kolejne. Skąd wziął się limit DMC 3500 kg? Jakiś nie musiał wiem powstać pewnie. Nie wiem. Gdzieś twórcy regulacji musieli pewnie postawić jakąś granicę rozróżnienia pojazdów lekkich i pojazdów ciężkich. Znaczy, lżejszych i cięższych. Takie jest moje zdanie. No okej. Znaczy ja myślę, Paweł, jeśli nie ma dalszych pytań, to może na tym możemy, chociaż nie, są, widzę jeszcze, są. Tak, jeszcze, pojawiają się, tak. Aha, to jest na temat jeszcze tego limitu, że to jest kalka amerykańskiego limitu 7000 funtów, być może. Natomiast jest pytanie, widzę, dotyczące znowu WLTP. W przypadku określenia zasięgu WLTP mówimy o najcięższym i najlżejszym wariancie, dla których wyznaczamy zużycie energii. Tak, to prawda. I najcięższy pojazd to pojazd bazowy z najcięższą zabudową. Pytanie, tak. Najcięższy pojazd to jest pojazd, który ma najcięższą właśnie tę masę referencyjną. Czyli masa referencyjna to jest ta, która po przeliczeniu odpowiada masie własnej. Jeszcze pytanie jest tak. Masę, czy mają Państwo doświadczenie z prowadzeniem dodatkowej masy dla pojazdów z alternatywnym napędem powyżej 26 ton lub 28 ton? Z prowadzeniem dodatkowej masy dla pojazdów alternatywnych, z alternatywnym napędem. Znaczy nie rozumiem pytania, nie wiem w jakim sensie. Czy... Widzę, że tutaj rozwinęła się pana dyskusja w tym panelu Q&A na ten temat. W międzyczasie tam chciałbym powiedzieć, że ten cały webinar mamy nagrywany i prawdopodobnie udostępnimy to na YouTubie w rodzinnym serwisie. Tak, ja też to zamieszczę na swoim profilu na LinkedInie, więc zachęcam, żeby tam zajrzeć i tam na pewno będzie link do tego. No dobrze, to myślę, że możemy zakończyć powoli. Możemy powoli kończyć. No pan Wojciech Karwas mówi, że w Niemczech limit 4250 kg dla elektryków dotyczy pojazdów, a nie prawa jazdy. Ale pytanie, w jakim sensie pojazdów? W Niemczech samochód o masie dopuszczalnej, a tu mówimy o dopuszczalnej masie, 4250, to też jest kategoria M2, a nie N1. Dziękuję, Paweł. No. Jeden z naszych kolegów napisał, znaczy nie ty, Paweł, tylko mówię tutaj do jednego z naszych klientów, że to był dobry pomysł tym webinarem. Dziękuję za to. No, w sytuacji, kiedy tą konferencję musieliśmy przełożyć, Nie chcieliśmy Państwa zostawić bez informacji o pewnych zmianach, które są na teraz ważne, a nie w przyszłym roku. Dlatego ten pomysł. Tak, tutaj jest odpowiedź, że panu Tomaszowi, który pytał o zwiększenie masy z 26 do 26 i 28 ton, chodziło o pojazdy kategorii M3, czyli autobusy trzyosiowe i przekubowe. Okej, ale pytanie, co znaczy mieć doświadczenie ze zwiększeniem tej masy? No bo z punktu widzenia homologacji to tutaj nie ma problemu. Nie wiem Państwo w ogóle, czy wiedzą, że te limity masowe, na przykład pojazd dwuosiowy 18 lub 19 ton, trzyosiowy 28 ton, przygubowy w sensie, to są limity, które nie pochodzą z przepisów homologacyjnych, tylko z przepisów dotyczących ruchu pojazdów w Unii Europejskiej. Czyli na przykład jakby ktoś z nas poprosił, nie mielibyśmy oporu, żeby wydać homologację
dla pojazdu dwuosiowego ma się na przykład dopuszczalne 22 tony. Jest też kolejne pytanie od pana Krzysztofa. Jaki wpływ będzie miał, będzie miał współczynnik CO2 na budowę naczep i przyczep? No pewnie taki, że te producenci naczep i przyczep będą starali się robić je tak, żeby stawiały jak najmniejszy opór. Być może tutaj zaczną być powszechne urządzenia ograniczające opór aerodynamiczny, na przykład z tyłu takie. Spoilery. Takie, to pilne. Tu pan Rafał napisał, że przepisy spójnością nie grzeszą. No niestety czasem one są zawiłe, ale my na to wpływu nie ma. Tak, ale uczulam na to, że jedna rzecz to są przepisy homologacyjne dotyczące masy, a druga rzecz przepisy administracyjne. I jakby przepisy administracyjne nie w każdym wypadku narzucają ograniczenia masowe przy homologacji pojazdu. Aha, tak, tu już mam wyjaśnione. Czy to pytanie o doświadczeniu ze zwiększeniem masy dla pojazdów z napędem alternatywnych dotyczą kwestii rejestracji pojazdów w Polsce z takim większą masą. Tu nie mamy doświadczenia, ponieważ to nie jest nasz biznes. Idiada nie zajmuje się rejestracją pojazdów, więc nie mamy tutaj żadnego doświadczenia niestety w tym obszarze. Dobrze. Tu jeszcze padło takie stwierdzenie, że zdalna konferencja jest OK, ale jak zorganizujemy zdalnego grilla? No z tym musimy poczekać chyba do przyszłego roku. Poczekamy, ale w końcu to zorganizujemy. Jest jeszcze jedno pytanie, widzę. Mam tak, Scania informowało o przerejestrowaniu ciężarówki z integralną zabudową i wyciętą tylną ścianą kabiny na autobus. Jak to wygląda z punktu widzenia homologacji? Przerejestrowanie ciężarówki z integralną zabudową i wyciętą tylną ścianą na autobus. Rozumiem, że to jest ciężarówka na przykład typu van, gdzie wycina się przegrodę między kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową, wstawia fotele i robi się z tego autobus? Czy to o to chodzi? Karetka. To jest karetka, chodzi o karetkę. No ale karetka to nie jest autobus. No w każdym razie, okej, no tutaj mamy pewnie do czynienia z homologacją drugiego etapu, czyli pojazdu zmienionego i jeśli przy tej okazji, tak jak sądzę w tym wypadku, pojazd zmienia swoją kategorię z N na M, no to pojazd nowej kategorii musi spełnić wszystkie wymagania homologacyjne dla tej swojej kategorii. Także da się to zrobić z punktu widzenia homologacji, ale nie zawsze musi być to łatwe. Też jest ciekawe pytanie dotyczące tej ograniczenia administracyjnego ważności homologacji do 7 lat. Czy to dotyczy tylko całopojazdówek, czy homologacji cząstkowych również? I też mieliśmy dyskusję na ten temat w IIADzie. Tomek, może ty mi pomożesz, na czym to stanęło. Ile pamiętam, to były chyba, doszliśmy do konkluzji, że to dotyczy tylko homologacji całopojazdowych. Dobrze pamiętam? Tak jest, potwierdzam. Chodzi o homologacje całopojazdowe. I 7 lat było w przypadku M1 i N1, tak? Przypominam, 10 lat w przypadku pozostałych kategorii. Mamy też pytanie ponownie do kategorii L1 i L3, czyli skutery i motocykle. Jak jest interpretowany anti-tampering, wymagania dotyczące anti-tampering? No to są, nie potrafię powiedzieć teraz w szczegółach, bo pewnie trzeba by robić analizę konkretnego przypadku, ale no, generalnie chodzi o to, żeby utrudnić użytkownikom podmianę ważnych elementów motocykli, ważnych z punktu widzenia hałasu, emisji, spalin i osiągów. Ja chciałbym odpowiedzieć tutaj na pytanie w sprawie nawiązania do ostatniej konferencji wspomnianej spójności, czy masa kierowcy wliczana lub, jak się okazuje, czasami nie jest wliczana do masy własnej pojazdu, ma szansę na ujednolicenie. To jest tak rzeczywiście problem, dlatego że regulamin 107 ma zupełnie inną definicję pod tym kątem, jak masy wymiary, czyli rozporządzenie 1230 na 2012.
Proszę zwrócić uwagę, że te rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, czy też Komisji Europejskiej, które do tej pory znamy, czyli masy wymiary, tabliczka znamionowa, wszystkie te, które nie miały swojego odpowiednika w postaci odpowiedniego regulaminu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zostaną skasowane już niedługo i zostaną zastąpione GSR-em, który będzie precyzował już te wymagania, będzie zjednolicony do jednego konkretnego przepisu, więc jest szansa na to, że wtedy to zostanie ujednolicone. Tak, nie mamy więcej, widzę, pytań. Dobrze, czas na... Tak, możemy zakończyć. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w naszym webinarze. Jeżeli będziemy, a myślę, że i będziemy robić następne, to zapraszamy ponownie. I tak jak mówiliśmy, prezentację wyślemy mailem, a nagranie z tego webinaru będzie udostępnione na YouTubie i LinkedInie u Kamila. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.